23. sesja Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęła się od oświadczenia wygłoszonego w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Radnych Wspólnego Grudziądza przez przewodniczącego klubu radnego Pawła Kapustę, w którym to wyrazili oni swoją dezaprobatę wobec zachowania radnego Łukasza Mizery, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwym. Zaraz po wygłoszonym oświadczeniu nastąpiła przerwa w posiedzeniu Rady Miejskiej Grudziądza, na której zorganizowana została konferencja prasowa z udziałem Łukasza Mizery. W konferencji uczestniczyli również mieszkańcy, którzy wyrazili swoje poparcie dla radnego. Łukasz Mizera w swojej wypowiedzi odnosił się do zamieszczonych na łamach jednego z portali internetowych artykułu o dźwięcznym tytule Jak podłożyć komuś świnie. Oświadczenie Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej i Radnych Wspólnego Grudziądza. Radni Rady Miejskiej Grudziądza z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspólnego Grudziądza wyrażają swoją jednoznaczną dezaprobatę wobec zachowania radnego Rady Miejskiej Grudziądza, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwym. Czyn taki uważamy za skrajnie nieodpowiedzialny i niedopuszczalny, zwłaszcza gdy popełnia go osoba pełniąca funkcję publiczną, piastująca mandat radnego Rady Miejskiej. Treść oświadczenia przekazuję na ręce pana przewodniczącego. Od 14 lutego, czyli od dnia o tym nieodpowiedzialnym i głupim czynie, którego się dopuściłem, trwa bezustanna nagonka na moją osobę z wykorzystaniem chociażby posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Tomasza Szymańskiego. I w związku z tym ja nigdy nie powiedziałem i nie kwestionowałem swojej odpowiedzialności i winy w tej sprawie, ale mam konstytucyjne i prawne możliwości do tego, żeby mieć uczciwy proces. To, z czym mamy do czynienia teraz, to jest polityczna najniższych lotów nagonka, która opiera się również na fałszywych zarzutach i mieszania osób w to w ogóle niezwiązanych z tą sprawą. Ja na dzień dzisiejszy już poniosłem pewnego rodzaju konsekwencje tego czynu, czyli nie jestem ani członkiem Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nie jestem członkiem Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nie jestem przewodniczącym w Grudziądzu i w powiecie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nie jestem również asystentem mojego szefa od 14, czyli od europosła Janusza Zemkę od 14 lutego bieżącego roku, a pozostała część, i uważam, że każdemu obywatelowi w tym kraju się to należy, bo w świetle prawa jestem takim samym obywatelem jak każdy inny, należy się możliwość prowadzenia uczciwego procesu i uczciwego postępowania. Jeżeli mieszają się w to posłowie Rzeczpospolitej Polskiej, nie mający innych zajęć, a uważam, że sprawa Łukasza Mizery nie jest w stanie przykryć ani 23% bezrobocia w Grudziądzu, ani niezrealizowanego budżetu, ani niepłacenia przez szpital aktualnie swoich zobowiązań i tak dalej, ani 54 milionów obligacji, które zostały wydane, więc nie ma problemu, możemy robić ten cyrk medialny, który jest. Ja w momencie, gdy powziąłem informację o tym, że tak sprawa jest załatwiana przez członków Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu, stoję na stanowisku, że jedynym organem, który w tym naszym kraju będzie wydawał wyroki, jest niezawisły sąd. I tak jak wcześniej mówiłem, oczywiście dopuściłem się tego występku, bo jest to występek w świetle kodeksu karnego i poniosę wszelkie jego konsekwencje. W żaden sposób nie może być mowy o żadnym domniemaniu niewinności czy czegokolwiek innego. Jedyne, o co mi chodzi, to o możliwość uczciwego procesu, a nie medialnego i politycznego linczu ze strony Platformy Obywatelskiej. Uważam, że jest to wysoce niestosowne w państwie prawa. Są to standardy żywcem wyciągnięte z innych ustrojów i jeżeli zrobiłby coś takiego poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to wszystkie media dzisiaj mówiłyby o tym, że jest to powrót do komunizmu. Ja mówię jednoznacznie, że na takie standardy w polskim państwie prawa nie powinny one mieć miejsca, nie powinny one dochodzić i mam nadzieję, że zgodnie z tym, co wcześniej powiedziałem, będę miał szansę na uczciwy proces, uczciwy wyrok i wtedy wówczas będzie można rozmawiać o jakichkolwiek konsekwencjach. Tak jak wcześniej mówiłem, w tym z radnymi Platformy Obywatelskiej się w pełni zgadzam, również
również potępiam ten czyn. Uważam, że on jest niewłaściwy, że jest nieodpowiedni. Nikt nie musi wierzyć w uczciwość moich intencji. Naprawdę chciałem uczciwie ten mandat złożyć w świetle tej sytuacji, ale jeżeli jest to tylko i wyłącznie, ma to być przedmiotem politycznej walki, to uważam, że zwrócenie się konstytucyjne i ustawodawcze do organu, jakim jest sąd, jak się w Polsce wyroki ogłasza, jest normalną sytuacją, do której mam pełne prawo, wbrew jakimkolwiek innym sugerowanym przez m.in. posła Szymańskiego zachowaniom i opiniom. Jakie to są właśnie działania posła Szymańskiego i radnych Platformy? Doskonale Państwo wiecie, że wszystko, w tym chociażby piśmie, które nie pokrywa się z prawdą, nie jest tam prawdziwa argumentacja, padają tam cytaty moich słów, których nigdy nie użyłem, między innymi o domniemaniu niewinności. Od początku mówiłem, że jestem winny, że dopuściłem się tego. Jest to działanie, które ma na celu tylko i wyłącznie polityczną i medialną nagonkę. Jeżeli poseł Rzeczpospolitej Polskiej nie widzi problemów, które są w Grudziądzu, natomiast widzi moje problemy i nimi próbuje zainteresować wszystkich od Radia Z, przez TVP, przez TVN, przez Polsat, Superstację i tak dalej, tylko i wyłącznie po to, żeby robić z tego medialne show, to ja temu stanowczo mówię nie i będę chciał doczekać normalnego procesu przed sądem i normalnych rozwiązań, które gwarantuje każdemu obywatelowi w tym kraju konstytucja. Takie metody działania są, myślę, że bardzo, bardzo nieodpowiednie i tak jak wcześniej mówiłem, ja nigdy od tej odpowiedzialności nie będę uciekał. Część tej odpowiedzialności już poniosłem w wymiarze takim, której nie ponoszą normalnie, tak? Normalni obywatele tego kraju. Nadszarpnąłem swój również wizerunek osoby publicznej. Tego w dużej mierze nie da się odbudować, ale to, co dzisiaj się dzieje i przykrywanie ważnych problemów dla Grudziądza, chociażby na tej sesji będziemy głosowali plan zagospodarowania przestrzennego na działce wiceprezydenta, tak? Tam postępowanie trwa 11 miesięcy, jest prowadzone, moje jest prowadzone przez normalnych policjantów z Komendy Miejskiej Policji. Pana Sikory postępowanie jest prowadzone od 11 miesięcy przez CBA i jakoś nikt problemu z tego nie widzi, tematu nie ma. Natomiast z mojej sprawy zrobiono mniej więcej coś takiego, jakbym dopuścił się najgorszej zbrodni, a pragnę przypomnieć, że jest to pospolite przestępstwo i tak uważam, że powinno być traktowane w sądzie. I oczywiście od żadnej odpowiedzialności, tak jak wcześniej mówiłem, nie ma mowy, żeby uciekać. Jak pan skomentuje to, że przyszli pana bronić mieszkańcy? Ale to jest efekt mojej pracy, którą w Radzie wykonywałem. Ja mogę tylko powiedzieć, że jest to dla mnie miłe, że ktoś docenia moją pracę i nie chcę całego mojego 12-letniej pracy, nie tylko tu w Radzie, nie tylko samorządowej, ale to jest również praca charytatywna, to jest również praca społeczna, tak? I jeżeli ktoś jej nie przekreśla, a widzi również inne, jestem tylko człowiekiem. Każdy człowiek popełnia błędy, ja do swojego się przyznaję, poniosę wszystkie jego konsekwencje, ale jeżeli ktoś jest tylko człowiekiem, to nie można go publicznie linczować i próbować ukrzyżować, bo jest to chyba zbyt wysoka kara względem tego, co mamy przewidziane w kodeksie karnym. Nie, jeszcze nie dostałem wezwania, także... Czy nie sądzi pan, że zrobił pan prezent tutaj obecnie rządzącym, zachowując się w ten sposób niejako? Bo był pan jednym z aktywniejszych członków tej Rady, prawda, jako opozycja? Mojej głupoty nic nie tłumaczy. Ja to wielokrotnie mówiłem. Nie można mówić o żadnym prezencie. No, popełniłem błąd i w tych kategoriach trzeba to oceniać. Ciężko cokolwiek innego na ten temat powiedzieć. Tak? Błędy są po to, żeby wyciągać z nich wnioski. Ja to uczyniłem i mam nadzieję, że uda mi się w normalny sposób wrócić do społeczeństwa.